Witam serdecznie w Kerbal Space Program, z tej strony Lopezor. Zapraszam na kolejny odcinek z mojej serii. A tym razem przy pięknych widokach chciałbym pokazać, jak można wykonywać łatwe zadania, które należą z tych najłatwiejszych. I w tym celu przygotowałem sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć łatwych, ale jednocześnie przy małych kosztach do wykonania zadania. Po ostatnim trudnym, arcytrudnym zadaniu miałem ochotę na coś, co pozwoli mi trochę odsapnąć, odpocząć od wrażeń aż takich. I wytłumaczę, w czym rzecz. Jest mnóstwo rzeczy do testowania na powierzchni Kerbinu. Jeszcze zanim gdziekolwiek jeszcze polecimy. Są to zadania polegające na tym, że się to testuje jeszcze na platformie startowej i praktycznie zaraz po przedostaniu się na platformę startową można wszystkie zadania zaliczyć, skończyć i właściwie cieszyć się prawie że darmowym expem, w tym przypadku kasą i może jakimiś tam minimalnymi punktami badań naukowych. Te pięć zadań polega głównie na tym, że cztery z nich muszę zrobić jeszcze na platformie startowej, a jedno z nich w wodzie, więc wziąłem do tego celu, wykorzystałem sobie pojazd, który zrobiłem wcześniej, jest to samolot. Nie będę nigdzie leciał, on mi tylko ma już typowo pomóc przedostać się na powierzchni do wskazanego miejsca. Mam poukładane stage, jeszcze tylko sprawdzimy ich kolejność. Pierwszy, drugi, trzeci. Odpalić silnik. Odpalić ten silnik. A możemy pozbyć się ewentualnie jeszcze tego silnika, zanim dojdziemy do wody. Dobra, i w ten sposób pojedziemy. Sprawdzimy sobie załogę. Niech jest pilot i naukowiec. Lecimy na platformę startową, na pas startowy. Jedno po drugim zdaniu zobaczycie, jakie to jest banalnie proste. Ten odcinek jest może nieco krótszy niż pozostałe. Natomiast ta forma bardzo odpowiada. Wolę, żeby pokazywało się więcej tych odcinków, jakichś łatwiejszych do przetrawienia. Ciężar tutaj coś powoduje, jakieś dziwne zachowania pojazdu. Przejdę szybciutko do testów. Po kolei test wszystkich urządzeń. Raz, dwa, trzy. To są dekapilery, których się pozbyliśmy. Nic nam złego nie grozi. Odpalamy silnik. To jest kolejne zadanie. Teraz odpalamy silnik samolotu. I pozbędziemy się tego dyndającego silnika, bo on nam tutaj robi jakieś dziwne rzeczy. Zjeżdżamy z pasa startowego, jedziemy w kierunku wody. Słuchajcie, ja mam w tej chwili 4 z 5 zadań już gotowych i zrobionych. To jest najciekawsze. Ja tam oczywiście wcześniej sobie wszystko poukładałem według pewnej kolejności. Wszystkie te zadania trzeba było zrobić gdzieś na powierzchni albo przy platformie startowej. Jestem przy platformie startowej. No i tak to mniej więcej wygląda. Nie są to może zbyt duże punkty. Zobaczycie na podsumowaniu, trochę przyspieszę. Do 50, nie może, ale do 40. O, trochę ponad 40 idzie w tym kierunku. Włączymy sobie światełka, co prawda jest jasno, ale niech jest. Uruchomimy sobie zbieranie badań naukowych. To krótki, niech nam sobie je zbiera. Zostało nam do przetestowania tutaj jeden dekapiler, który mamy tego zrobić w wodzie. I to właściwie wszystko. Trochę wybuchów przy tym towarzyszy, trochę jakiś ten, ale no któż z was nie chciałby mieć darmowych, no w pewnym sensie darmowych, punktów nauki, które wpadają przy tej okazji, tak? Dobra, my jesteśmy w tej chwili na brzegach, a przy pobycie na brzegach ja bym chciał na chwileczkę wysiąść, zrobić badanie Ewa. Dobra, zrobione. Zwalniamy hamulec i jedziemy, kontynuujemy jazdę do wody. Taki ładny wschód. Hamujemy trochę ten pojazd. Dobra. Jesteśmy w wodzie. Potem możemy zrobić ostatnie badanie. Nic się złego nie stało. Już nic nie będę więcej rył, bo mógłbym jeszcze to jeszcze odrzucać, ale to mi jest zupełnie do niczego niepotrzebne. Odzyskujemy nasz pojazd, ponieważ wszystkie zadania są w tej chwili skończone. I przechodzimy do podsumowania misji. Naprawdę przyznacie, że banalnie łatwej.
Warto skumulować sobie te zadania i wybrać po prostu je wszystkie jak najwięcej. Mi się akurat fuchs udało taki śmieć jeszcze. Odzyskamy sobie ten śmieć, a co? I zobaczcie, proszę bardzo. Nauki troszeczkę jeszcze wpadło, bo jakieś tam badania po drodze zrobiłem. Całkiem przystępna ilość funduszy. To 16 tysięcy z odzyskanych, więc nas to nie kosztuje praktycznie rzecz biorąc nic, a kasa zawsze wpada. Jakiś tam ekspro dodatkowo wpadł do Kerbalin. I cóż. I to by było wszystko. Zostaje mi przyglądnąć się na kolejne misje, jakie są na kolejny odcinek. Jeżeli macie pomysł na to, po opublikowaniu filmu krótko, bo będę przed kręceniem kolejnych odcinków, jakie przygody powinienem przejść. Może po prostu macie jakiś swój pomysł na to, w jaki sposób powinienem pokierować swoją rozgrywkę, to zachęcam do skomentowania. Oczywiście, jeżeli się podobało, to proszę zostawić łapkę w górę. To mi pomaga jako autorowi. Łapka w dół, jeżeli się nie podobało, no to nic nie poradzę, dokładam wszelkich starań, nie mogę. Łapki w dół dać nie idzie, ale za to idzie subskrybować kanał i zaznaczenie sobie dzwonkiem. W ten sposób powiadomienia będziecie dostawali od razu po opublikowaniu materiału. Za obecność na tym filmie bardzo dziękuję i zapraszam do następnej części. Dzięki bardzo, cześć.